Siemanko, z tej strony Shoot. Witam Was w kolejnym odcinku z otwierania paczuszek z Chin. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy 5 paczuszek i jeszcze kolejne 4 na następny odcinek. Tak więc bierzemy się za otwieranie. Od pierwszej paczuszki, po kolei może. Odłożymy na bok. I tutaj mamy akcesoria. To są chyba, albo nie, najpierw otworzymy i zobaczymy, nie będę mówił. To otwieranie najgorsze. Dobrze. No i mamy zawartość. Puściutko. Paczka na ziemię. I tutaj mamy folię na ekran do smartwatcha. Tego zegareczka, który mam tutaj. Może widać będzie. Jest trochę już zjechana folia. No i zamówiłem sobie, zdaje się, 5. 5 powinno być folii. Nie chcę wyjść. O. I mamy. Ten woreczek na bok. Mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą i piątą. 5 sztuk takich folii. Te widzę, nie mają tutaj otworu na czujnik światła. Ale to nawet i lepiej, bo tutaj się brud tylko zbiera. Dobrze, to odkładamy tutaj na bok, bierzemy następną. Tutaj mamy. Tu mamy kółeczka do kluczy. To może inaczej, drugi. A o wartości jeszcze nie powiedziałem. Więc tak, tutaj była wartość. $1,5. Ja za to zapłaciłem 37 centów za 5 sztuk. Dobrze. Tutaj mamy wartość $8 za te kółeczka i ja za to zapłaciłem 98 centów za 10 sztuk. A tu mam tylko jedną sztukę niby napisane. Dobrze, to akurat zetniemy. Szybciej. I wysypujemy. Pusto. Tu jakiś woreczek. To pewnie w tym było. Mamy 2, 4, 6, 8, 10. Zgadza się. To są najprostsze. Zwykłe kółeczko. Dobrze. Odkładamy i jedziemy dalej. Może od prawej strony. Tutaj mamy. Nie wiem, co mnie tutaj jest. $4 wartość. I to jest. A, już wiem. To jest kuleczka na Asus, zdaje się. I z tego, co pamiętam, to zapłaciłem za nią 50 centów. Jakoś tak, około 50 centów właśnie. Dobrze, i otwieramy. Dobrze. Mamy tu już pusto. Tak, to jest kudeczka. Takie zabezpieczenie. Nie wiem w sumie do czego. Nie wiem, walizkę może. Mamy w walizce. Zamek czy coś. Nie mam pojęcia.
się zacina trochę. Działa, działa. Tak to wygląda. Zdaje się aluminium. Dobrze, odkładamy na bok. Tutaj mamy chyba instrukcję po chińsku. Jeszcze w tym woreczku. Tak, i tutaj się od dołu wciska i można ustawiać, jakie ma być to hasło. Tak, tu jeszcze po angielsku mamy. Dobrze. To odkładamy na bok. Kolejna paczuszka. Tutaj wartość 12 centów. Karabinczyk jakiś. Niby to ma być. Za karabinczyk płaciłem 81 centów. Dobrze, otwieramy. I tak, tak, to jest karabinczyk. Czy jak to tam można nazwać? Pusto w środku. Czarny. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Jak mi się uda otworzyć. Jest. I tak to wygląda. Szczerze myślałem, że to będzie większe. A to jest taki malutki pizdryk. I tu ma taką blokadę, która się nie rusza. O, jest. I tak to wygląda. Nie wiem, do czego to mogę porównać w sumie. Do kółeczka tego może. Do kluczy. Jest takie malutkie. Dobrze. Odkładamy tutaj i bierzemy je za kolejną paczuszkę. Tutaj mamy nóż. I to jest chyba karta survivalowa. Kolejna. Wartość 13 centów. Ja za to zapłaciłem 84 centy. Więc bierzemy się za otwieranie. Tak na szybko. Tak, to jest karta survivalowa. Nawet dali nam taki pokrawiec tutaj. Tutaj już pusto, nic więcej nie ma. Żadnych prezentów nie dostaję niestety. Ok, mamy kartę. No tu piła widzę, że ostra. Wyszło. Tutaj mamy po chińsku opisane co i jak, co do czego służy. To można sobie już wyrzucić. O nie. I sama karta prezentuje się tak. Oto. Z jednej i z drugiej nic nie ma. Jest całkiem ładnie wykonana. Szkoda, że tu nie ma opisu, jaki to jest kluczyk. Ale na pewno będzie spełniać swoją rolę. Już tych kart chyba 3 mam czy 4. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania oraz na mojego fanpage'a na Facebooka i na Instagrama. Dzięki, cześć.